Kleo, muszę cię zapytać o Eurowizję, bo ty byłaś na Eurowizji. Jak wspominasz swój udział tam? No bo teraz kolejna Eurowizja przed nami. Świetnie, to znaczy to była najwspanialsza, jedna ze wspanialszych przygód w moim życiu i przede wszystkim taka najgłębsza woda, na którą można było mnie wrzucić. To była cudowna przygoda i życzę takiej przygody każdemu wokaliście, każdemu, kto kocha śpiewać. A co było najtrudniejsze tam? No bo to stres, presja na pewno? Ja myślę, że przede wszystkim stres i taka presja, bo jak sobie zdałam sprawę, ile milionów ludzi to ogląda, to ugięły się pode mną nogi. I naprawdę poczułam taki ogromny ciężar na sobie, ale właśnie kiedy to było dla mnie bardzo wzruszający moment, kiedy właśnie wyszłam na scenę i ten ciężar jakby ze mnie zszedł, bo zobaczyłam polskie flagi i mówię, nie no, nie jestem tu sama, hej, lecimy z tym. Także cudowne, wzruszające przeżycie. A zdecydowałabyś się jeszcze raz wziąć udział, czy to jest za duży stres i na razie nie myślisz o tym? Ciężko powiedzieć, jest, bo to w ogóle już prawie 10 lat minęło, niesamowicie czas szybko płynie. Nie wykluczam, ale też mam teraz tak dużo pracy nad muzyką i też poniekąd Eurowizja otworzyła mi tą możliwość dalszego tworzenia, więc wykorzystuję w pełni tą szansę i z całego serca tworzę po prostu dalej muzykę. Nie chcę Cię pytać o to, jak oceniasz szansę Blanki na Eurowizji, ale chcę Cię zapytać o to, jakie dałabyś jej rady? Dałabym jej takie rady, że uśmiech, wierz w siebie, bądź sobą. Blanka jest przepiękną, uśmiechniętą dziewczyną. Myślę, że mimo tego, że Eurowizja rządzi się swoimi prawami, to jednak nie wiadomo, a może Anusz właśnie ta wesołość, ta piosenka, która wpada w ucho. My dzisiaj tutaj słuchaliśmy piosenki solo i każdy śpiewał słowa, więc chyba coś w tym jest, że chyba wpada w ucho. Więc słuchajcie, ja bardzo mocno trzymam kciuki i będę trzymała za każdego kciuki, kto będzie reprezentował nas na Eurowizji. Uważasz, że niesłusznie ten hejt na nią spadł? Dziewczyna, wydaje mi się, no teraz ma bardzo duże wyzwanie i ja na pewno się nie przyłączam do tego hejtu i nie przyłączam się do żadnego hejtu, może tak, bo no to nie do tych drzwi zapukaliście. Ja po prostu jestem osobą, która z ogromnym wsparciem podchodzi do każdego. I szczerze życzę każdemu i Blance również wszystkiego najlepszego. I powiem Ci, że liczyłam na takie słowa, także dziękuję Ci bardzo. I oczywiście my też się przyłączamy do tego, że trzymamy kciuki i niech idzie w świat. Trzymajcie.